Cześć, jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wiosennego maratonu. A zarazem w prawdopodobnie ostatnim bądź w przedostatnim filmie tego nurtu. Naprawdę był to świetny i cudowny miesiąc i bardzo wam za niego dziękuję. I mogę wam już steasować, że w czerwiec wejdziemy już z buta z filmem na temat FNAF World. Ale nie powiem kiedy. A dziś przygotowałem dla was kolejne niepokojące reklamy telewizyjne, już ósmą część drugiego sezonu tej serii. Próg na dziś to 1300 ocen pozytywnych do godziny 24, miejmy nadzieję, że się uda, a jeżeli jesteś tutaj nowy, to czym prędzej subskrybuj ten kanał, ponieważ dobijemy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. Tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść kolejnej części niepokojących reklam telewizyjnych. Myślę, że pierwsza reklama, którą dzisiaj przygotowałem, w znaczący sposób pokaże wam, jak dziwny będzie ten odcinek. Gdyż do tego filmu postarałem się dobrać jak najbardziej dziwne reklamy, a to można by określić jedynie za pomocą tego jednego słowa. Jeden z was wysłał mi ją na Instagramie i bardzo za to dziękuję. Jeden z użytkowników serwisu YouTube opublikował tę reklamę na tej platformie, a tytuł filmu L4D2 Meme, czy też Mem L4D2, i oczywiście na pierwszy rzut oka kojarzy się to z Left 4 Dead 2. Niestety tekst w pasku na dole został zapisany w języku, którego nie znam, więc nie jestem do końca pewien kontekstu tej reklamy, czy też w jakim kroju była emitowana. A co do jej treści? Cóż, myślę, że zobaczyliście już wystarczająco wiele, by moje słowa nie dodały już tutaj niczego więcej. Lepiej zobaczcie ją sami z dźwiękiem i sami pomyślcie, co o niej sądzicie. Teraz zajmiemy się, jak mówi film na YouTube, na którym znalazłem tą reklamę, pierwszym spotem reklamującym McDonalda, pochodzącym z 1963 roku, lecz myślę, że lepiej traktować tę informację z przymrużeniem oka, gdyż nie znalazłem dowodów, które jasno potwierdzałyby tę tezę. Coś mówi mi, że kiedyś już pokazywałem tę reklamę, lecz nie jestem pewien w 100%. Przejdźmy już do meritum. Sam spot prezentuje chyba ikonicznego już dla tej serii klauna Ronalda McDonalda, którym swoim dość przytłumionym głosem opowiada różne rzeczy związane z marką McDonald's, a także chwali serwowane tutaj jedzenie. Ale czy aby na pewno? Rzućcie okiem na kilka pierwszych chwil reklamy. Spójrzcie, jak mroczne i ponure to jest. Spójrzcie na tę scenerię oraz ten klimat starych kaset VHS, który wręcz wylewa się w tej chwili z ekranu. Z wszechobecnego mroku wyłania się klaun Ronald McDonald, który po kilku wygłupach pojawia się tuż przed restauracją McDonald's i zaczyna iść dość niepokojącym chodem w jej kierunku. Szczerze mówiąc, klaun, ten dziwny chód przypominający taniec, czy tylko mi kojarzy się to z Pennywise'em? Dajcie znać w komentarzach i zobaczcie samą reklamę. Introducing the world's newest, silliest, and hamburger-eatingest clown, Ronald McDonald. Now, where is that clown? Oh, Ronald. 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 Hey, Ronald. Here I am, kid. Hey, isn't watching TV fun? Especially when you got delicious McDonald's hamburgers. Ronald, you can't be on TV and watch it at the same time. Now, come on and meet the boys and girls. Oh, we've already met. I know we're going to be friends, too, because I like to do everything boys and girls like to do. Especially when it comes to eating those delicious McDonald's hamburgers. A magic tray here keeps me well supplied. McDonald's hamburgers, french fries, and milkshakes. Watch for me on TV. We'll have lots of fun. He's Ronald McDonald, the hamburger happy clown. A McDonald's drive-in restaurant is his favorite place in town.
Pamiętacie, jak chwilę temu stwierdziłem, iż ten film będzie bardzo dziwny? Cóż, teraz macie tego potwierdzenie. Jest to reklama, którą znalazłem w pewnym filmie na temat niepokojących spotów prosto z Japonii. I tak, jest to japońska reklama mówiąca o skarbonkach w kształcie twarzy, tak zwanych facebank. I naprawdę nie mam pojęcia, jak to wpadło na taki pomysł, ale chyba nie chciałbym za dzieciaka mieć skarbonki, która cały czas śledziłaby mnie swoim martwym wzrokiem. Jak wspomniałem wcześniej, reklamę tę możesz uznać zwyczajnie za dziwną, lecz nie za niepokojącą. Jednakże sam produkt, który jest tutaj reklamowany, z pewnością mógłby zostać opisany za pomocą tych dwóch słów. A wy co sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Teraz przyszedł czas trochę się rozluźnić i zejść z tonu, albowiem pokażę wam coś, z czego naprawdę cisnąłem niezłą beczkę swego czasu. O dziwo, jest to ponownie reklama z Japonii, którą kiedyś wam pokazywałem, jednak chciałbym to zrobić ponownie ze względu na sam klimat tego materiału. Swego czasu została ona przesłana na YouTube w filmie pod tytułem Straszna japońska reklama z żółwiem i myślę, że to mówi wszystko o tej reklamie. Widzimy tutaj grupkę dzieci, która przerażona ucieka przed ogromnym, gigantycznym żółwiem, który chce jedynie poczęstować ich jakimś smakołykiem, który to właśnie reklamuje ten spot. Bez dźwięku całość wygląda dość strasznie. Tym bardziej, jeżeli rzucisz okiem na mordę twarz żółwia, ale kiedy puścisz muzykę, to myślę, że każdy z was będzie cisnął niezłą bekę z tego. Zakład? Napisz w komentarzu, czy wygrałem. Ale wiecie co, przecież te filmy nie mają za zadania pokazać śmiesznych reklam, tylko coś strasznego. Zatem przenosimy się do kolejnej klasyki, czyli czwartej już w tym sezonie reklamy KFI. Wiecie co, chyba potrzebujemy przerwy z tym. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Jednakże ta jedna jest naprawdę ciekawa. Spójrzcie tylko na ten kadr. Mi przykładowo naprawdę bardzo się on spodobał, ale spokojnie. Uwaga na jumpscare, moi drodzy. No i moi drodzy, to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję wam za jego oglądanie do tego momentu. Jeżeli ci się on spodobał, to strzel pod nim kciuka w górę. Próg na dziś to 1300. Szczerze powiedziawszy, tak sobie myślę, że możemy się tak umówić, że jeżeli próg zostanie wbity do godziny 24, to ja następnego dnia udostępnię wam dokładną datę pojawienia się filmu na temat FNAF-a i całego powrotu tej serii, gdyż dobrze wszyscy wiecie, że takowy film powstaje, ale nie wiecie, kiedy dokładnie się on ukaże, a mogę wam powiedzieć, że naprawdę jesteśmy coraz bliżej z każdym dniem. Zatem jeżeli chcecie iść na taki układ, to dajcie mi o tym znać w komentarzach na dole oraz strzelajcie kciuki w górę pod tym filmem. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to subskrybuj proszę także ten kanał, oczywiście z dzwoneczkiem, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. A słowem końca chciałbym pozdrowić następujące osoby. Dekarol Michało 505, Sławomir Biegański, Shadow, Filip Strzępek, Aleks Toziom,
oraz Waleczny Piotr. Pozdrowienia są do Was, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli Ty także chcesz zostać pozdrowionym w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. Jeszcze nim skończymy, serdecznie zapraszam Cię na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz popisać z wieloma wspaniałymi osobami oraz ze mną. Serdecznie zapraszam również na mojego Instagrama, Snapchata oraz Twittera, te wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jeżeli chcesz w jakiś sposób mnie wesprzeć bądź zyskać dostęp do wielu ciekawych bonusów, to gorąco zachęcam do wsparcia tego kanału. Wszystkim bardzo dziękuję, a tymczasem moi drodzy, to już tyle ode mnie na dzisiaj, do usłyszenia wkrótce. Mówił do Was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, cześć!